Bochnia to najstarsze miasto w Małopolsce, które prawa miejskie otrzymało na 4 lata przed Krakowem. Jest doskonale skomunikowana, gdyż leży przy autostradzie A4 oraz linii kolejowej Kraków-Medyka. Bochnia to miasto otwarte i gościnne. Przyjmuje każdego roku coraz większą liczbę turystów z Polski i z zagranicy. Miłośników sztuki na pewno zainteresuje Galeria Malarstwa Polskiego, zgromadzona w Muzeum imienia Stanisława Fischera, będącym jednym z najcenniejszych zabytków architektonicznych Bochni. Muzeum posiada 19 tysięcy eksponatów, w tym liczne pamiątki związane z osobą świętego Jana Pawła II. W sąsiedztwie średniowiecznego rynku wznosi się majestatyczna Bazylika Świętego Mikołaja z cudownym obrazem Matki Boskiej Różańcowej oraz zaprojektowaną przez samego Jana Matejkę kaplicą Świętej Kingi, patronki górników solnych. Wielowiekowa historia Bochni od zarania związana jest z solą i solnym górnictwem. Kopalnia Soli Bochnia wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO to najdłużej działający nieprzerwanie zakład wydobywczy w Europie. Dzisiaj bocheńska kopalnia oferuje odwiedzającym kilka tras turystycznych oraz wiele atrakcji. Ekspozycję multimedialną, przejazd podziemną kolejką, przeprawę łodziami, zajęcia edukacyjne, gry integracyjne, ślizg na 142-metrowej zjeżdżalni oraz pobyt nocny w Komorze Warzyn. Atrakcje turystyczne miasta łączy bocheński szlak solny imienia Świętej Kingi. Dużą popularnością cieszy się Muzeum Motyli, posiadające największą w Polsce stałą ekspozycję, liczącą ponad 5 tysięcy okazów z całego świata. Bochnia urzeka ilością zieleni, a odwiedzający mają wiele okazji do aktywnego wypoczynku. Warto tu wspomnieć o plantach salinarnych, placu Turka i rodzinnym parku Uzbornia, oferującym kilka kilometrów ścieżek spacerowych, place zabaw, boiska sportowe i inne atrakcje. Bochnia dzięki dobrze rozwiniętej bazie noclegowej jest doskonałym miejscem wypadowym do eksploracji powiatu bocheńskiego, bogatego w zabytki architektury i przyrody. Wolny czas warto spędzić delektując się kawą i słodkościami w licznych kawiarniach i cukierniach, kosztując znakomitej kuchni w miejscowych restauracjach oraz biorąc udział w wielu wydarzeniach kulturalnych i sportowych, jakie oferuje Miasto Soli.